Wiadomości lokalne, witam Państwa. Posiadacza dużej ilości narkotyków zatrzymali policjanci z Wydziału Kryminalnego Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. Policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 20-letniego mężczyznę, u którego w mieszkaniu na ulicy Bur w godzinach wieczornych ujawniono duże ilości narkotyków. Jest to marihuana w ilości około 180 porcji dilerskich marihuany. Ponadto u tego mężczyzny ujawniono również poporcjowaną właśnie marihuanę już na specjalne działki, czyli z przeznaczeniem właśnie do ewentualnej sprzedaży. Usłyszał już zarzuty posiadania dużej ilości narkotyków, a także przygotowywania ich do wprowadzenia do obrotu. Mężczyzna posiadał ponadto dokumenty, którymi nie miał prawa dysponować. To jest dowód osobisty, dowód rejestracyjny należący do innej osoby. Jest to przestępstwo przeciwko dokumentom, za które grozi już dodatkowa para. Podinspektor Joanna Lazar, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Do zatrucia tlenkiem węgla doszło w poniedziałek w mieszkaniu przy ulicy Waszyngtona w Częstochowie. Do szpitala w Sosnowcu została zabrana 57-letnia częstochowianka. Jej życiu i zdrowiu obecnie nie zagraża niebezpieczeństwo. W Częstochowie i Kocicach doszło do aktów skrajnego okrucieństwa wobec zwierząt. Jednego oprawcę złapała policja, drugiego będzie szukać, zapewnia podinspektor Joanna Lazar, oficer prasowy Miejskiej Komendy Policji w Częstochowie. A panowie, o którym jest 11? Czyli one mogły być godzinę, półtorej wcześniej wyrzucone. Pan, to nie mieści mi się w głowie, że no po prostu nie mieści mi się w głowie coś takiego. I co teraz? Nie znajdą. Zaczęła załatwiać tak? Na dworze, tak. Już ją tak. To nie, super. Z noska ma. A ten drugiego wziął kolega, tak? Tak. Może nie wiem, jak tak można. Po prostu jak to były trzy takie śliczne. Piękna teraz... jest, naprawdę. I bawi się. Wczoraj żeśmy ją wykąpali już. Ferie zimowe w naszym regionie na szczęście dobiegły końca. W ogarniętym zamieszkami Egipcie przybywają jednak częstochowianie. Ale pracownicy biur podróży zapewniają jednak, że wszyscy nasi turyści są bezpieczni i powinni wrócić do kraju zgodnie z planem. Większość biur wstrzymała jednak do końca lutego loty do Egiptu. Pediatria z Parkitki jako oddział niezabiegowy ma trafić na tysiąclecie. Dotychczas wszystkie oddziały dziecięce były przy ulicy Bialskiej, który miał formę szpitala pediatrycznego jedynego w Częstochowie. Decyzja o przenosinach wywołała kontrowersje, głównie ze strony pediatrów, którzy protestują przeciwko odcinaniu ich od zaplecza specjalistycznego. Cały czas trwają rozmowy dotyczące szpitala w Blachowni. Urząd Wojewódzki potwierdza, że następne spotkanie wyznaczono na koniec lutego, ale podkreśla też, że wojewoda nie może rozkazać czegoś władzom powiatu. Dlatego zaproponował staroście, aby ten przygotował propozycję działań mających uwzględnić taki stan prawny, jaki obowiązuje obecnie, z nieważną uchwałą o likwidacji w Blachowni publicznego szpitala. Nad Wydziałem Gospodarczym Sądu Okręgowego w Częstochowie zawisło widmo likwidacji. Nie ma na to zgody, grzmią jednym głosem władze naszego sądu i reprezentanci lokalnych przedsiębiorców. W holu częstochowskiego ratusza można podziwiać kilkadziesiąt fotografii mieszkańców częstochowych wykonywanych w latach 1845-1918. Wystawa pochodzi ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Wystawa Częstochowianie powstała w oparciu o zbiory rodzinne przechowywane w domowym zaciszu. Widzimy tu zarówno podobizny osób znanych, bez których trudno wyobrazić sobie dzieje miasta, jak i osób nieznanych szerokiemu ogółowi. Informacje ze sportu. W Kleszczowie na zakończenie zgrupowania Podbeskidzi Bielsko-Biała rozegrało dwa sparingi. Najpierw przegrało z Koroną Kielce 1-2, a potem pokonało trzecioligową Wiktorią Częstochowa 5-3. Sobotni mecz ASEKO Rezowi Rzeszów z AZS Politechniką Warszawską rozpoczął drugą część atlaskiego sezonu. Sześć zespołów, które wywalczyły najwięcej punktów w fazie zasadniczej, powalczyło o Mistrzostwo Polski. W czołówce zmierzył się AZS Tytan Częstochowa, a na dole Jastrzębski Węgiel. Tytan AZS zrważała się z Zaksie za niedawne porażki w Lidze i w Pucharze Polski. Częstochowianie wygrali w niedzielę w Kędzierzynie 3-1 i w tabeli Plus Igli znowu są na trzecim miejscu. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.